Panie Marszałku, Panowie Ministrowie, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec sprawozdania komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zawartym, jak powszechnie wiadomo, w druku nr 2033. Z dużą satysfakcją pragnę odnotować, że Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego od samego początku nie zgadzał się z rozporządzeniem likwidującym sądy rejonowe. Wszystko zaczęło się, przypomnę, już w grudniu 2011 roku, kiedy w mediach pojawiły się pierwsze informacje o planach likwidacji aż 120 sądów rejonowych. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od razu powiedzieliśmy nie temu zamachowi na Polskę lokalną, które to oznaczałoby oddalenie od wymiaru sprawiedliwości tak wielu obywateli. W wyniku naszego oporu minister ówczesny sprawiedliwości, pan poseł Jarosław Gowin, zaproponował likwidację już nie 120, a 79 sądów, czyli o ponad 40 mniej niż zamierzał pierwotnie. Nasza stanowczość w tej sprawie była konsekwentna. Nie mogliśmy pozwolić na likwidację sądów. Zanim minister podpisał rozporządzenie, to już złożyliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jako grupa posłów, aby Trybunał zbadał, czy minister może arbitralnie na podstawie rozporządzenia tworzyć dowolnie i znosić sądy, co w naszej ocenie nie było zgodne z konstytucją. Podobną opinię wyrażało wielu w środowiskach politycznych przedstawicieli tych środowisk, ale również wielu konstytucjonalistów i specjalistów w dziedzinie prawa konstytucyjnego. Niestety Trybunał orzekł inaczej, ale podkreślić trzeba, że aż trzech sędziów Trybunału miało inne zdanie, zgłaszając je jako zdania odrębne do orzeczenia. Następnie po podpisaniu rozporządzenia znoszącego sądy postanowiliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe postawić na i stanąć na czele inicjatywy oddolnej, obywatelskiej. Udało się w ten sposób zebrać ponad 150 tysięcy podpisów i projekt obywatelski przywracający ustawowo wszystkie zniesione sądy trafił do laski marszałkowskiej. Projekt ten, o czym wszyscy wiemy, przeszedł całą ścieżkę ustawodawczą. W parlamencie został uchwalony i trafił do prezydenta. Pan prezydent jednak zawetował ustawę, co w ocenie Polskiego Stronnictwa Ludowego było decyzją, najdelikatniej mówiąc, nie do końca trafioną. Niestety weta prezydenta w Sejmie nie udało się odrzucić. Jednak pan prezydent Komorowski, mimo że zawetował ustawę, to po wysłuchaniu wszystkich argumentów postanowił poszukać sposobu na rozwiązanie sporu i przedstawił własną inicjatywę ustawodawczą, która miała przywrócić obligatoryjnie 17 sądów i 10 fakultatywnie. Zaproponował, aby o istnieniu sądów decydowały te czynniki, takie czynniki jak liczba mieszkańców i liczba wpływających spraw, o których tu mówili dość wyczerpująco moi przedmówcy. W wyniku negocjacji politycznych doprowadziliśmy, czy raczej zostało doprowadzone do zmniejszenia wskaźników zaproponowanych przez pana prezydenta odpowiednio na 50 tysięcy i 5 tysięcy. Dzięki temu możliwe będzie przywrócenie obligatoryjnie 41 sądów rejonowych oraz fakultatywnie 17, czyli łącznie nawet 58 sądów rejonowych. Sądy rejonowe to element tworzący obraz naszych małych ojczyzn. To element powiatotwórczy, o którym tu już mówiono, na który zdecydowaliśmy się przy okazji reformy samorządowej. Dziś likwidowanie sądów to sprzeniewierzenie się ideom reformy administracyjnej kraju. To przeciwstawianie sobie powiatów, kłócenie ich ze sobą, dzielenie powiatów na te, które sąd mają i na te, które go nie mają. Warto zwrócić uwagę na ogromne perturbacje wywołane w wymiarze sprawiedliwości przez tak zwaną reformę pana Jarosława Gowina. W wielu przypadkach sądy przestały orzekać, wokandy były puste, sprawy trzeba było powtarzać. Zamiast deklarowanego przez pana Gowina przyspieszania orzekania sądów, mieliśmy totalne spowolnienie. Za ten chaos odpowiada niestety jednoosobowo pan Jarosław Gowin. Jego ambicje, upór przezwyciężyły racjonalne argumenty,
kierowane zarówno przez społeczności lokalne, przez samorządowców, przez prawników, poprzez sędziów, jak i przez Polskie Stronnictwo Ludowe ówczesnego i obecnego partnera koalicyjnego. Już, panie marszałku, kończę. Ta tak zwana reforma Gowina miała przynieść oszczędności i usprawnić pracę sądów. Tymczasem trwa ona już ponad rok i nie widać żadnych oszczędności, a o efektach złośliwie donoszonych często przez środowisko lokalne mówił jeden z moich przedmówców, nie będę więc tych argumentów powtarzał. Tak zwana reforma Gowina pozbawiła ponad 4,5 miliona obywateli dostępu do blisko położonych sądów. Wyłoniła liczne protesty lokalnych społeczności, na które Polskie Stronnictwo Ludowe nie mogło pozostać obojętne. Dziś możemy powiedzieć jedno. Wywiązaliśmy się ze składanych deklaracji, że sądy wrócą, że uda się je obronić, że ta wielka społeczność lokalna i ta wielka praca tej społeczności lokalnej nie pójdzie na marne. Kompromis polityczny, który udało się osiągnąć, to wielki sukces Polski samorządowej, Polski lokalnej, polskich samorządowców, którzy angażowali się w obronę sądów, które potrafiły przeciwstawić się skutecznie arbitralnym, nierozsądnym decyzjom ministra, zresztą nie prawnika. W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę powiedzieć z wielką i niekłamaną satysfakcją, że przyjmujemy projekt pana prezydenta, który pozwoli na utrzymanie większości zlikwidowanych sądów i w imieniu klubu parlamentarnego deklaruję poparcie dla projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu komisji w druku 2033. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu marszałkowi Grzeszczakowi.